Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się drugi już raz w grze Elden Ring. Chociaż po prawdzie mógłbym powiedzieć, że po raz pierwszy, gdyż dopiero dzisiaj jestem już jakoś tak ogarnięty umysłowo i w ogóle. I tak, dzisiaj właśnie będziemy kontynuować naszą przygodę. Jak widzicie, w dosyć dobrych FPS-ach, bo tak, udało się mniej więcej to ogarnąć. I jednocześnie na maksymalnych detalach, które oczywiście w ramach konieczności będę tam trochę obniżał i w ogóle, ale mniejsza. Póki co skupmy się po prostu na rozgrywce. I tak, dla przypomnienia, rozgrywka nadal będzie prowadzona w ciemno, chociaż nie takie całkowicie ciemno, bo trochę podczas tej choroby, kiedy dosłownie mówić nie mogłem, to po prostu posprawdzałem to i ówdzie różne rzeczy. I tak, po prostu trochę już wiem o grze. Nadal jest niewiele, nic nie odkryłem wielkiego, ale trochę wiem. I proszę, tutaj przykładowo możemy zdobyć właśnie opcję tworzenia złotych znaków i tak dalej, ale dobra. Nie będę się teraz tym przejmował, mamy jej, super i... A, czy żeby rozłączyło mi kontrolera? A, mam nadzieję, że nie na stałe, bo... A, dobra, jest, już działa, dobra. Bo tak, i... widzę, że FPS-y trochę spadają, ale... takie spadki to jeszcze mogą być. Chociaż... jak tak patrzę, nie wiem, czy nawet... A powiedzmy sobie szczerze, to co zrobiłem, czyli to ustawienie zaniżonej rozdzielczości cokolwiek zmieniło, bo patrzę, FPS-y spadają podobnie, jak spadały ostatnio. Ale dobra. Mniejsza z tym. Zostawiam jak jest. I tak nagrywane jest w tym... u mnie w Full HD, więc dużo to nie zmienia. Co my tu mamy? Co to jest jakaś czaszka? Okej. Okay. Złoty run. Ładne. Ale tak, właśnie, jak mówiłem, rozgrywka będzie częściowo w ciemno. Bo nie chcę spoilerów, nie chcę podpowiedzi. Chyba, że definitywnie będę o nie prosił. Ale no... jak mówiłem, trochę o grze już wiem, więc na przykład wiem, co zrobić, żeby móc level upować. Wiem... mniej więcej, gdzie się czego spodziewać. Jeśli chodzi o takie obręby tutaj, można powiedzieć, tej lokacji, okolic. Bo zbyt daleko z tym wszystkim nie wylazłem, ale dobra, mniejsza. I teraz przy okazji idziemy w jedno miejsce, gdzie też jest pewien handlarz, jeśli się nie mylę. Tylko żeby się tam dostać, to... no powiedzmy, że wolę zostać niezauważony, bo z tym tutaj, co nie chciałbym walczyć. Więc tak, zdolność, powiedzmy, a la klasowa, którą ma nasz konfesor, będzie tu idealna. Jak krótko trwała, no ale dobra. Zarzucimy to może jeszcze raz. O, cholera, dobra, zauważył nas dziad. No to teraz, miejmy nadzieję, że... o, przeżyję ataki. Dobra, dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Bierz co się da i biegnij. Dobra, dobra, udało się. Jesteśmy już na bezpiecznym terenie, względnie. Więc tak, dobra, szybka podróż. Nie będę się teraz tym przejmował. Tak, bezpieczny teren. Meanwhile ten gościu takie low lope, przygotuj się do śmierci. Oczywiście. No cóż, i tak nie miałem nic do stracenia, więc nie będę płakał za tym, ale dobra. Najważniejsze, że jakoś się to udało. Okej. Okay. Odzyskaj tracone runy. Wielkie zero. Ale dobra, mamy tu właśnie kolejne miejsce łaski. Oraz parę innych bardzo ważnych rzeczy. Najważniejsze, co dla mnie jest, handlarz. I mniej istotne, ale jednak nadal istotne, miejsce, gdzie można... ulepszać sobie broń. Nie jest nic wielkiego, bo dosłownie możemy tutaj wzmacniać do poziomu plus 3. Jak zapewne możecie się spodziewać, plus 3 to wcale nie jest jakiś dobry wynik. No ale cóż tam, mogę powiedzieć, no, takie plus 3 zawsze lepsze niż nic. Jednak ja tego jeszcze nie chcę ruszać, bo nie jestem przekonany, czy będę chciał walczyć tym mieczem, czy czymś innym. Natomiast z ważniejszych rzeczy właśnie mam tutaj pięknego handlarza. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. No.
I powiem szczerze, on jest naprawdę chyba najistotniejszą postacią, jaką do tej pory spotkałem, poza postacią, która oczywiście będzie nam level up dawać. Głównie dlatego, że sprzedaje informacje na temat naprawdę różnorakich rzeczy. Sprzedaje też dosyć przyzwoitą zbrojkę. Nie, żeby jej potrzebował, ale tak jest. Pochodnie. To swoją drogą powiem szczerze, naprawdę będzie potrzebne moim zdaniem. Nie, żebym znalazł jakieś ciemne miejsca, ale tak, będzie potrzebne. Zawczasu wolę to wziąć, żeby potem było jak w Dark Soulsach 3. Bełty, strzały, mnóstwo przepisów. Ale przede wszystkim pęknięte garnki. Co przekonałem się służy do przechowywania bomb. Po prostu tyle, ile mamy garnków, tyle możemy bomb naraz ze sobą targać. Oraz najważniejsze ze wszystkich, zestaw do wytwarzania. To też zaraz zdobędziemy, ale zanim to jeszcze dowiedzmy się, kim on jest tak do końca. Zobaczymy, czym jest rekomendacja, bo powiem szczerze, tej opcji nie wybierałem. I pozwiedzamy trochę tej okolicy, ale ja poopowiadam, co jeszcze tutaj wiem o tej grze mniej więcej. Ewentualnie pokażę coś, co wcześniej odkryłem. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay, rekomendacja. If you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really. If you intend to survive out here for any duration, the kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. No. Goodbye for now. Więc tak, widać, że on rekomenduje nam też zakupić tego, co chciałbym zakupić. Jak mówię, jak tylko zdobędziemy runy, to zrobię. Ale tak, musi to być zdobycie run naturalne, bo tych przedmiotów dających runki nie chcę używać, jak zazwyczaj tak jest, tak i teraz tutaj będzie. Chcę je zostawić na kiedy indziej, bo coś czujesz, że teraz nie wiadomo, aż takie potrzebne jak w przyszłości. A póki co... mały zasięg pojawiania się, ale trudno się mówi. Liatrina. A powiem szczerze, ostatnio tylko nie znalazłem. Na to... co? A to znalazłem inne rzeczy. No. Właśnie tutaj jest jedna rzecz właśnie, którą chciałbym wam pokazać. Jednak, żeby to zrobić, muszę mieć farta sporego i użyć mojego czaru. Co? Tak. No. Uch. Prawie. No ale mniejsza. Odleciało dziadostwo, ale ogólnie można na nie polować. Czasem się zdobywa fajne rzeczy z nich. Przede wszystkim materiały do krawcenia. Nie mówię tu o niczym innym, ale właśnie fajne materiały do krawcenia, no to jest podstawa wszystkiego. Jeśli się chce tu osiągnąć. Tak samo mam tutaj taką piękną owcę. Można ją dziabnąć. Niewiele się z tego rund dostaje, ale proszę. Cienkie kości bestii. Materiał, którego osobiście mi nie brakowało. Ale zdecydowanie doceniałem to, jak właśnie jednak farmiłem trochę. Dlaczego? Zobaczycie już niebawem, bo 300 rund raczej nie będzie ciężko zdobyć, tylko... znaleźć jakiegoś wroga. Innego niż strażnik drzewa. Bo tak się nazywał, jeśli się nie mylę, ten... na koniu wielkim z tą... halabardą, czy tym toporem, ciężko mi ocenić, no, ale mniejsza. No i tak... co tu jeszcze mogę tego dodać, jeśli chodzi o sam w sobie świat. To, co mnie zaskoczyło w nim, to, że w sumie, nie wiem, czy to tylko mnie się wydawało się, czy faktycznie tak jest, ale tam wydawało mi się, że wrogowie są w różnych miejscach. W sensie, okej, mają jakieś tam swoje ścieżki, ale... no raz w miejscu, w którym farmiłem owce, to one się po prostu tu nie pojawiły, a gdzieś tam kawałek obok były. O, i tu przy okazji mam kolejne zwierzątko, które można bić. O, sklatkowało znowu, no ale tak jak mówiłem, zdarzają się takie rzeczy, nie można na razie tego kontrolować. Przy czym teraz jest to potwierdzone, sprawdziłem i bardzo wiele ludzi ma problemy z wydajnością, więc jak takie klatkowania będą bardzo rzadkie, nie będą długotrwałe,
to mogę na tym, wiecie, grać. Okej, i... Dobra, udało się. Proszę. Kolejne źródło cienkich kości... Tak, kości. Kości bestii. Jak mówiłem, nic wielkiego, ale pozbieramy ich trochę, żeby od razu potem móc sobie potworzyć, co trzeba. Tak samo, ze wszystkich rzeczy, które tutaj widać, bardzo opłaca się zbierać pospolitą niby, ale jarzębina. W szczególności, jeśli jesteście mną. Ale tak, o tym więcej będzie później. Proszę, inne materiały. Zbatowiony złoty słonecznik, tak. Piękny krab. No i tak. Co tu dodać? Jarzębina będzie bardzo potrzebna, jak tylko zdobędziemy coś, co było zapowiadane od w sumie początku chyba Elden Ringa. Przynajmniej tak mi się wydaje, czyli naszego wspaniałego wierzchowca. A powinno to być dosyć szybko. Przy czym mielibyśmy go już pewnie, gdybym zamiast biegać w głupie strony i robić siebie idiotę. Poszedł raz tam, gdzie gra mnie prosi, żebym poszedł. Dobra, ta czaszka jest pusta, to tego nie trzeba rozbijać. Ale tak, bo ogólnie... żeby móc... Jak to się nazywa? Żeby móc... dostać konia oraz opcję level upów, trzeba pójść w miejsce, do którego i tak nas gra prowadzi, w sumie tak poniekąd. Jeśli chodzi o te całe miejsca chwały, czy jak to się nazywa. Nie, łaski, tak. To są miejsca łaski. Bo wszystkie prowadzą w konkretne miejsce. Sprawdziłem trochę, co tam jest. Właśnie, jak tam odpocząłem, tu właśnie się pojawiło to wszystko. I tak, wiem, że spoiluję i w ogóle, ale to jest taki wczesny moment, że w sumie każdy pewnie o normalnych zmysłach zamiast... oprócz mnie oczywiście, zamiast właśnie tak biegać w kółko, idzie tam w miarę szybko i to ogarnia. A gdzieś tu chyba coś było do interakcji, a nie. Dobra, może mi się wydawało, ale mniejsza z tym. O, i kolejny przykład tego, że tutaj się różne rzeczy pojawiają. Ostatnio, kiedy przechodziłem tędy, miałem tu dosyć łatwych do pokonania, żeby nie było, ale irytujących momentami latających wrogów. A teraz proszę, też są, ale kawałek dalej. No. Co prawda teraz to będzie większe wyzwanie, kiedy tak po prawdzie nie mam sposobu, żeby ich atakować, jak oni podlecą, ale nie powinno być aż tak strasznie źle. A, dobra. I teraz takim ciosem, może nie. Nie chcesz, dobra. Okej. Okay. Nic z nich nie wypadło tym razem, no szkoda. Ale tak, ostatniego też by się przydało pokonać, bo jeśli się nie mylę, za pokonanie go będzie tutaj wyślona kolejna mechanika. No. Właśnie. Pokonywanie grup wrogów często odnawia butelki. No, jest... jakąś plusem, patrząc na to, że świat jest otwarty i często w przeciwieństwie do Dark Soulsów tutaj tych butelek będzie nam więcej schodziło. Zdecydowanie plusik. Czy było konieczne taka decyzja? Nie wiem. Ale tak. I widzę, że idziemy w dobrą stronę nawet. Nawet nie będę się powstrzymywał się właśnie. I tylko powalczmy tutaj z różnymi wrogami. Żeby pozdobywać trochę ewentualnie run. I lada moment powrócić, kupić sobie zestaw do wytwarzania. A jednocześnie idźmy właśnie dalej z tym wszystkim. Dobra, fragment ruin. Prawdzie mówiąc, nie pamiętam, czy znalazłem dla niego jakiekolwiek zastosowanie. Okej, dzik. Dzik, okej. To teraz pochwalę się wam za to, że dzika nie spotkałem podczas moich prób grania innymi klasami. Tak, tutaj dostaliśmy chyba jakieś strzały, nie, bełty Lorda, zwykłe bełty i kukri, okej. No, ale widzicie, dużo tu tego leży, dużo tu można właśnie zbierać różnych takich rzeczy. Ale tak, mniejsza z tym. Na razie właśnie, jak mówię, skupmy się na tym, co jest najistotniejsze i... Muszę przyznać, że moja postać, chociaż pasek zdrowia ma podobny długością, to niewiele dłuższy od innych postaci, to chyba ma bardzo wytrzymałą zbroję, bo ma użycia traci. A, i przy okazji jeszcze ważna sprawa, zauważyłem, że tutaj chyba wypadł nam hełm. Który, proszę, taka jest porównanie statystyk. Ma gorszą niewrażliwość, jest cięższy, ale lepsza równowaga i takie
Dobra. I tak, właśnie wkraczamy, można powiedzieć, do miejsca, które było chyba najbliżej jakichkolwiek rozwiązań prawidłowo fabularnych, czy takie nazwy, jakim byłem. I wiadomo, dojdziemy właśnie też tam, gdzie dostaniemy tego swojego wierzchowca, ja na niego mówię koń. Bo wygląda trochę jak koń, ale koniem do końca nie jest. Oraz właśnie okaz zlevelopowania. I tak, samo to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest... powiedzmy, że trochę ciężkie, jeśli się chce... co jest? FPS-y mi aż tak spadły, czy to teraz... Nie, FPS-y są idealnie, dobra, czyli to kontroler szwankował. Przy którym tutaj powiem szczerze, że to może być wina baterii. Że może być trochę wyczerpana, czy coś. Bo tak, jest bezprzewodowy. Na przewodzie nie wiem, czemu nie chce działać. Ewentualnie mi... Kwestia tego, gdzie go trzymam teraz i może trochę po prostu sygnał być zakłócany. Dobra. Wykonamy to na spokojnie, po cichu, na tyle na ile się da. Eliminując tarczami, oczywiście. Na środku wrogiego obozu mi kontroler przestał działać. I tak, te lagi, od razu mówię, mogą być spowodowane właśnie też po części tym, że kontroler mi się rozłącza i podłącza z powrotem. Działa? Dobra, działa. Działa. Okej, okay, super. I tak, wydaje mi się, że na pewno może być kwestia baterii. Żeby nie było tak, mam już o tyle prościej, że wyeliminowałem najgroźniejszego, można powiedzieć, czyli trębacza. Który mógł tutaj podnieść alarm w dowolnym momencie, żeby zmusić tutaj większą grupę do podążania. Chociaż tak nie jest jeszcze prosto, bo mamy najtrudniejszego przeciwnika nawet w 1 na 1. Tutaj właśnie. Może uda mi się go wytrącić z równowagi. Chociaż jeszcze powiem szczerze, nie udało mi się to ani razu, więc jak? No i ataki z wyskoku i inne tego typu działania to jest jedna nadzieja na pokonanie go chyba. Okej. I tak, mimo tego, że zrobiłem tutaj dosyć noobską strategię, moim zdaniem, i nie wyglądało to najbardziej widowiskowo, to udało się. Więc, no. Sukces, sukces. I dobra. A jeśli będziecie słuchać delikatnie klikania pada, czy coś, to wybaczcie, ale stwierdziłem, że po prostu nie mogę go trzymać tak jak zazwyczaj pod biurkiem. Bo to naprawdę chyba rozłączy właśnie kwestię tego, że komputer stoi mi na biurku, a tam pod biurkiem byłem. Więc tak, za klikanie gałek czy przycisków, wybaczcie, ale no. Jeszcze ten pad nie wyszedł, nie przeszedł procesu, powiedzmy, wytłumiania, który moje pady zazwyczaj przechodzą, więc tak, może być różnie. Łapiemy znowu w dwie łapy. Chciałbym go wyeliminować po cichu. No, nawet nie wiem, czy to jest kwestia siły moich ataków, czy czego. Ale dobra. Wniosek jest zdecydowanie taki, że tutaj szybsza jest reakcja, jeśli nie mam pod biurkiem tego pada, tylko jest, powiedzmy, w bezpośrednim kontakcie z komputerem. Reakcja dużo się nie różni, żeby nie było. Jest szybsza, odczuwalnie szybsza dla mnie. Ale w rzeczywistości naprawdę nie jest aż taka wielka, więc... Nie mówcie, że po prostu wcześniej miałem pecha przez pada, że dało się trafić czy coś. Bo to nie jest kwestia pada. Po prostu teraz nagle, jeśli będzie mi lepiej szło, to jest kwestia skilla. Różnica reakcji jest może na poziomie pół sekundy, co wiem, że dla niektórych jest naprawdę może być nieodczuwalne, dla innych bardzo odczuwalne, a dla mnie jest takie, czuję to, fajnie, że teraz jest szybciej, ale nawet bez tej różnicy reakcyjnej nie byłoby źle. No i dobra. Teraz tak, tutaj swoją drogą... Dobra, to jest tylko posąg. Tak, szczerze, nie zwiedzałem tego miejsca prawie w ogóle. No co, tylko pierwszy raz, jak tu byłem, zauważyłem właśnie to przejście takie tutaj, jak idziemy teraz. I cek. Wlazłem tu. Wlazłem to, co jest tu. Tak, trochę dużo tego tu, ale mniejsza. I zdobyłem właśnie tak samo. Takie tutaj. To jest właśnie to, co mi się najbardziej podoba. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o system związany z bronią. Po prostu na obecny moment, żeby nie było. Może potem będzie coś jeszcze ciekawszego, jeśli chodzi o broń. Ale... Możemy zmieniać umiejętności do broni przypisane.
Pewnie jest tego dużo więcej, dużo ciekawszych. Na razie mam tylko jedną właściwość, której nie testowałem, więc nie powiem, to jest dobre, to jest słabe, nic z tego typu. No ale zdecydowanie na plus jest właśnie to, że dają tutaj taką opcję. Wiecie, łatwiej jest po prostu, dajmy na to, grać sobie broń, którą się lubi. Mapa? Zachodnie Pogrobno? Znaleziono mapę. Mapę rejon Pogrobno Zachód. Aha! O, okej, okay. Dobra, czyli... Hej, wow, czyli... Fajne! Tak, tego też nie, jakimś cudem nie znalazłem wcześniej. I coś tu jest, jakiś... A. Roskop, nie, teleskop się nazywa, tak. Nie wiem, jakimś cudem to pominąłem ostatnio, ale tak, mniejsza. Jak mówiłem, dużo nie eksplorowałem. Tutaj głównie biegałem, się gubiłem. I ginąłem. Ale no. Tak, już jesteśmy prawie na granicy tego, co odkryłem prawidłowo. Ale zanim to jednak jeszcze tutaj mamy wroga. I fajnie by było, gdybym nie zginął. Owoc jarzębiny. Super, super. No i przy okazji proszę, tutaj właśnie mnie prowadzą. Poniekąd. Odpalamy łaskę. Zaraz przy niej odpoczniemy, ale zanim coś też powiem tylko tyle. Tam wlazłem na chwilę. Potem uciekałem czym prędzej po prostu i więcej już nie zwiedzałem tego miejsca. Ale póki co siadam przy łasce standardowo. I proszę bardzo, w tym momencie zdobywamy opcję level upa oraz własnego wierzchowca. Więc jej. Dwie najistotniejsze mechaniki według niektórych. Grania w Elden Ringa właśnie zdobyte. No, i znowu spotykamy tą tajemniczą postać, która wcześniej nas przebudziła, można powiedzieć. Jak leżeliśmy martwi. Tak, Melina, piękne imię. I offer you an accord. No. Wspaniała umowa, na którą się zgodzę definitywnie. Heard of the Finger Maidens. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. No. Nie wiem, co się stanie, jeśli się odmówi i wolę nie ryzykować, ale akceptuję. Summon me by grace. To turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. No. Gwizdek widmowego wierzchowca. Jak wygląda jazda konna? Nie wiem. Nie bawiłem się w to. I to mówię szczerze, po prostu sprawdziłem, że to działa, ale nie jeździłem. Use it to traverse great distances. No, ale mamy. Jej. Summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Okej. I tak. Jeśli chodzi o to wszystko, to tak. Teraz mam właśnie opcję popiołów wojny. Inaczej mówiąc, możemy zmienić sobie broń. I co? Czy tutaj opłaca się to zrobić? Nie opłaca. Zmienilibyśmy umiejętność, mógłbym sobie zobaczyć, ale no nie opłaca się, bo stracimy na tym. Tutaj nawet nie możemy tej tarczy, nic. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym. To po prostu... Rozwi...
Dobra, starczy tego. Rozwijmy trochę postać. Osiemset też potrzeba na jeden poziom. No to za dużo się nie rozlevelujemy. Ale tak, zanim coś więcej będziemy robić, to powiedzmy sobie szczerze, chciałbym chociaż z 15 wytrzymałość dobić. Później pomyślimy co dalej. Mogę tylko jeden poziom, więc tylko jeden dodam. Ale nie będę się tym przejmował, nic. I więcej zrobić tu nie możemy. Więc oddalę się, mając trochę więcej udźwigu i w ogóle. I tak. Jeśli chodzi o sam w sobie gwizdek, nie chcę tego. Może warto byłoby go właśnie użyć tutaj. Wiecie, na tej całej sakwie. W ten sposób nie będzie mi blokował niczego, jeśli będę chciał korzystać. Znaczy, nie będę chciał korzystać, a jak będę chciał, to proszę, można tak szybko i mamy konia. Jej. Okej, okay, widać, że ma double jumpa. A jak wygląda w ogóle walka na nim? Aha, mogę sobie tak jeździć i machać. Okej, okay, fajne to. No, tylko kwestia jest taka, że właśnie musimy być ostrożni, co robimy. Bo jeśli koniu nam zginie, to tak, kosztuje nas to użycie butelki. Ale możemy go leczyć właśnie przy użyciu żrąbiny. Co zaraz wam pokażę. A póki co, fajnie się na nim jeździ. O, jeszcze sprinty też można robić, super, dobra. Fajne, fajne. Można też zbierać, nie, dobra, wiecie co, aż żałuję, że nie ruszałem wcześniej konia. Ale dobra. W takim wypadku możemy szybko pojechać tam do kaplicy, kupić co trzeba. I tak, teraz pewnie powinienem pójść dalej, znając życie. Ale dobrze. Ja tego nie zrobię tak szybko, bo najpierw właśnie chcę jeszcze zająć się paroma innymi sprawami. I dziękuję bardzo, Strugo. To był zaszczyt. Tak, właśnie po to tu przybyłem. Ale dobra, mniejsza. Zestaw do wytwarzania? Na więcej nas nie stać. No i w tym momencie właśnie możemy krawcić. Otwieramy, nie ten przycisk, jeszcze się przyzwyczaiłem do sterowania. Opcja tworzenia. Tak. Opcja tworzenia. Garnek ognia. Tylko trzeba mieć właśnie pojemniki. Przy użyciu grzyba i niegasnącego motyla po prostu mamy bombę ogniową. Polecam, bardzo fajne, bardzo przydatne. Garnek ognia ze sznurkiem, czyli po prostu do tyłu rzucamy. Standardowo. A oto i dlaczego tak bardzo chciałem zbierać kości. Kościane strzałki. Nieprzydatne, jeśli chodzi, wiecie, o zadawanie obrażeń, ale bardzo dobre do odciągania pojedynczych wrogów. Rodzynki z jarzębiny. Najłatwiejszy sposób na leczenie naszego konia. I jednocześnie bardzo łatwo dostępne. O, a to jest fragment ruin. Dobra, tego nie kojarzyłem. I tak, ostatnia rzecz natomiast. Remedium wezwania zgiętego palca. Odkrywa nam znaczki. Ale nie chcę się bawić na razie w żadne znaczki. Więc no, po prostu stworzymy 10 tego. Powiedzmy, że tak też z 10. Jarzębin. I tak. Jeśli chodzi o same rzeczy, to rzeczy dla konia będę trzymał tam. Jeśli chodzi za to o rzeczy takie normalne, to tutaj. I tak, wiem, że mam zatrute strzałki z kości oraz kukri, no i fragment ruin, którym definitywnie chyba też można rzucać, ale mniejsza. Jednak jeśli chodzi o zwabianie wrogów, to wolę zostawić to zwykłym strzałką z kości. Wiecie, łatwiej je tworzyć i nie będę potem żałował, że zużyłem jakąś zatrutą, która może być cięższa do zdobycia. Takiej zwykłej do właśnie głupiego, powiedzmy, nie wiem, odciągnięcia jednego zombiaczka od pozostałych. No ale dobra, skoro już przy tym jesteśmy, to no. Teraz pozwólcie, że jeszcze trochę właśnie pobiegamy po tym świecie, zanim pójdziemy z fabułką, bo chcę po prostu pokazać wam jeszcze coś, co znalazłem. O ile po prostu będę pamiętał, gdzie to było, bo mogę trochę się w tym gubić wszystkim. I dziab.
I tak, wiem, że pewnie szybciej bym walczył tutaj na piechotę, ale już... Da się, wiecie, pobawić też koniem trochę. Jakoś to dla mnie nadal jest nowość. Bo no, mimo tego, że trochę, jak mówię, w Eldena pograłem niby te dni chorowania, tak to było granie takie... powiedzmy nieszczególne, więc no, nadal dla mnie to jest prawie kompletna nowość. No i będzie teraz, w szczególności, że w sumie w dniu, w którym to widzicie i w którym to nagrywam, też premierę ma Alex 2, więc tak. Chociaż Eldena bardzo chciałem ograć inne takie, co... No, będę musiał poświęcić mu czas i trochę go podzielić z Alexem 2, bo no, nie ukrywam. Mimo tego, że Alex to kupa drewna i inne takie, to raczej... Dobra, kogo ja kłamuję. Na pewno go kupię. Bo chociaż na Alexa 1 narzekałem dużo na początku, tak ostatecznie... Okej, okay, dobra, to jest... chyba oni są trujący. Szczerze, nigdy nie dałem się trafić w te smrody, więc ciężko mi powiedzieć. No ale tak. Po prostu... Dobra, fajne, fajne, że jednak mogę te ważki tak łatwo ubijać. I zdobywam stąd głowa głowy wielkiej ważki. Dobra, ale mniejsza. Ale co chciałem? No tak, więc nie będę ukrywał, no... Zapewne go kupię, chociaż obiecywałem sobie, że tego nie zrobię. No ale każdy wie, jak ze mną jest. Często mówię, że czegoś nie będę robił, czy coś nie, a potem ostatecznie tak wychodzi inaczej. I tak, nie umiem. Nie umiem. No, ale za to tak, umiem nakarmić konia, żeby go trochę podleczyć. Tak, może zaraz pokażę wam to miejsce, w którym byłem ostatnio, o którym tak myślałem, o którym mówię, że chciałem tak bardzo pokazać. Jaskinia wzgryni. Tutaj chyba... Nie jestem pewien, ale dobra. Dzięki koniu. Na razie sobie poradzę bez ciebie. Okej, okay, definitywnie to nie to, bo nie kojarzę tego miejsca. Ale dobra, jak już tu jesteśmy, to... Dobra, ciemno tu jest. A ile mam run? Dobra, zwiedzimy to miejsce. A, okej, okay, czyli tam nie można na koniu i tak. Ale zanim co, to... Pojedźmy szybko kupić pochodnie. Ono za ciemno, żeby tak bez niej tutaj i... Tutaj jest ten jakiś olbrzymi krab? A nie, to jest żółw, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będzie konsekwencji zabicia tych żółwi i innych stworzeń, ale okej, okay, mięso z żółwia. Pasek białego mięsa. A coś jeszcze jest? Czy to tyle? A, chyba tyle. Ale dobra. A, no tak. Weźmy szybko pochodnie. Pędźmy zwiedzać, zobaczyć. Ja wiem, że rozsądniejsze zdecydowanie byłoby pójść za fabułką, ale... No kogo ja bym oszukiwał? Nie ma to sensu. Nie ma to sensu po prostu dla mnie. Takie rushowanie bossów, fabuły i innych rzeczy. Przecież... Ci, którzy mnie znają porządnie, to wiedzą, że... Ja i... Robienie fabuły. To są przeciwieństwa. Dla mnie lepsze, co może być, to właśnie takie zwiedzanie i robienie głupot pobocznych. Fabułka na koniec. Ale dobra. A, na wszelki wielki ustawmy sobie to. I teraz. Tak, tak. I jedź, jedź. Strugo. Powrócę do jaskinki. Zresztą, no, miałem coś pokazać. Jedno przejście, które właśnie znalazłem, a zamiast tego idę gdzie indziej. Super, po prostu brawo ja. I tak, faktycznie to jest obszar, na którym nie można korzystać z pomocy konia. Nie, żeby to było istotne. Dobra, mniejsza, mniejsza, tak. I okej, okay, mechanika podobna do chyba Dark Soulsów, a może to było w Bloodborne. Że ogólnie mam właśnie tutaj pochodzeńkę, świeci, a jeśli zrobimy tak, to jest mocniej i... Okej, dobra, teraz definitywnie już wiem, że mi tu nie było. Wiecie, tam jeszcze były takie momenty zwątpienia, czy może byłem, może nie byłem. Ale teraz widząc tu krew, oczywiście to jest krew innych graczy. Tego wilka, to jestem prawie pewien, że to nie... Że nie. A wy skąd tutaj? Okej. Dzięki kości bestii, dziękuję, przyjmę datek. Coraz więcej umarłych żołnierzy.
Coraz mniej mi się to podoba. Ale są jakieś znajdźki. Pęknięty garnek, dobrze. Takie znajdźki to ja lubię. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest pęknięty garnek, to najprościej w świecie jest to... coś w stylu, jak chyba tłumaczyłem. Trochę. Po części o tych właśnie różnych... jak to było? Właśnie o różnych bombach, że... no, potrzebujemy pękniętych garnków, żeby móc ich używać. Bo jeden pęknięty garnek to dosłownie przyzwolenie na używanie jednego... tej jednej bomby, więc no. Garnki bezpośrednio się nie zużywają, z tego co mi wiadomo. Jakiś blask kamień. Blask kamień. Dziwna nazwa. Chociaż może to być znowu kwestia dziwnego tłumaczenia polskiego. Ale dobra, mniejsza. Oj, wybaczcie kaszel. Ale tak, jeszcze trochę mi trzyma. Jednak no, mimo wszystko już poza takim kaszlem momentalnym to nie jest tak źle. A wbrew obawom początkowym, na szczęście nie jest to COVID, ani nic innego wielkiego, poważnego, ale dobra. I... o! Mgła. Żebyśmy spotkali... bossa? Człowiek bestia z Farum Azula. Okej. Okay. Okej, okay, bije to. Bije to. Jest tu w miarę jasno, to wiecie co? Zaryzykujemy w ten sposób. Okej. Okay. Okej, okay, bije to. Ale wiecie co, nie wydaje się jakiś szczególnie groźny, więc... może to jest jeden z tych takich, powiedzmy, mini-bossów, bardziej nawet niż pełnoprawnych bossów. Ale szczerze zobaczymy za chwilę. I... dobra. Unik, dobra. Dwa ciosy. Okej. Okay. O, przyłamał mu posturę całą. A nie wykorzystałem okazji. No cóż, oj, ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie, nie chcę paść, nie chcę paść. Łykaj butelkę, łykaj butelkę. Dobra, żyjemy. I cios z wyskoku. Raz, dwa, trzy. Pokonany. Nie było to ciężkie. I mamy tutaj talizman czerwonego smoka. Okej, okay, cokolwiek to jest. Fajnie, że to mamy. I w sumie nawet może zobaczymy, co jest. Nie tu ekwipunek. Okej, nie jest to żaden przedmiot. Prochem to też nie jest, ale chwila, prochy? Przecież zdobyłem jakieś prochy wojny, czy popioł wojny to były, nie wiem, mniejsza. Materiał do tworzenia może? Nie jest to materiał. Nie jest do wzmacniania, okej. Okay. To może to jest... o, ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Nie jest tutaj. Okej, okay, bo popioły wojny, prochy. Pomyliłem się trochę. Mniejsza. Oręż w zwarciu, to nieco. Dystansowy katalizator też nie. Tarczą to nie jest. Zbroją też nie. Talizman. Zwiększa negację obrażeń ognia. Mamy informację, okej. Okay. Czy to też jakieś wyposażenie? A dobra, tutaj takie talizmany możemy ubierać. Czyli teraz coś zamiast pierścieni, dobra. Okej, okay, fajnie. Jesteśmy odporni na ogień. Jej. I w ogóle, powrót do wejścia? To tyle? Cała ta jaskinia polegała na tym? No okej, dobra. To wszystko to trochę, nie ukrywam, się zawiodłem, ale... dobra, przynajmniej jakaś taka fajna atrakcja poboczna była. I tak, no... ciekawe, ile jeszcze innych takich rzeczy jest, bo właśnie powiem szczerze, to co znalazłem osobiście, to było coś podobnego typu. Tylko tam było starcie z jakimś, jakby to sobie określić, jakimś też właśnie takim bossem, ale to już było trudniejsze starcie. No się, no, nie powiem, żeby to był jakiś super ciężki przeciwnik, pewnie większy problem miałem z nim, dlatego że to, ja byłem dosyć taki z zaskoczenia, chory i w ogóle. Ale tak, tam akurat mogę powiedzieć, że starcie było moim zdaniem trudniejsze niż to tutaj. Ale nadal nie czuję, żeby to było aż takie strasznie trudne, ale dobra. Mniejsza o to. Chodź koń. No i jedziemy. Jedziemy czym prędzej. Dobra. Powinienem przestać się naprawdę tak bawić w bieganie w kółko i bicie na koniu. Ale okej. Okay. Jeszcze raz co zrobiłem, to będzie... o. Chyba jakaś żywica? Nawet nie wiem, co to za żywica, będę musiał to zobaczyć, chyba. I okej, okay, jako że i tak już 30 parę minut to trwa... to ten...
pozwólcie, że po prostu na zakończenie wszystkiego jeszcze tak po części wjedziemy na tereny Burzowej Bramy, czyli tego czegoś, gdzie teoretycznie powinienem być, ale nie byłem. I dobra. Oto i dlaczego stąd wiałem czym prędzej. Jakiś gigant. To z prawdziwego zdarzenia gigant. Próbuje mnie tu atakować. Wiecie, nie żeby to był jakiś wielki problem. Nie chciałem tu żadnego squara rzucić, żeby nie było. Patrząc na to, że no, Dark Soulsy i nie tylko już nauczyły, że duzi przeciwnicy zazwyczaj są ciężcy do pokonania, może silni, ale nie jest aż tak strasznie źle, ale wiecie, po prostu mnie to tak spanikowało i stwierdziłem, o nie. Prowadzi mi tutaj to światło, jeszcze taki wróg, definitywnie poddaje się, lepiej to zostawić na kiedy indziej. I tak, nawet nie wiem, czy to mnie będzie one-shotować, czy nie. Okej, dobra. Nie one-shotuję, mam nie tylko na 3 uderzenia. Może jeszcze tu są strzelcy, więc pewnie zginę i tak za chwilę. A jak nie tutaj, to w jakiś inny głupi sposób pewnie. Więc full focus teraz, nie mogę pozwolić na to, żeby zginąć. Muszę utrzymać reputację kogoś, kto chociaż trochę ogarnia. Tak, pomijając to, że i tak pewnie nikt mi nie wierzy w to, że ja umiem w takie gry. I dobra. Okej. A właśnie jak pochodnie może? Nie bawmy się w takie głupoty jak podpalni pochodnią. Dobra. Szybkie leczenie. No tak, bardzo szybkie to szybkie leczenie. Ale mniejsza. Dobra, w dwie łapy i do boju. Nie. Okej. A może powinien do niego w sumie podejść bardziej jak do ostatniego olbrzyma z Dark Soulsów, a nie jak do typowego przeciwnika? Czyli trzymać się nogi. Dobra, nie, zdecydowanie nie. Nie. Potrzebujemy tu jakiejś lepszej broni. I podejrzewam, że może nawet na niego będzie jakaś fajna broń, bo widzicie, co on tam ma za sobą. Ale cóż, no niestety śmierć. Śmierć, smutek i zgrzytanie zębów. Nic więcej. Więc no. O, jeszcze bym tutaj odnowił. On tak, nie dotknę tam miejsca, ale na szczęście nie jest też taki wielki problem. Można łatwo się chyba teleportować? No, na szczęście można. Więc tak, w tym momencie teraz odzyskam tylko to, co mam. I no, jak widzicie, tu jest chyba potencjalnie wątek główny jakiś. I możliwe, że gra chciałaby, żebym teraz tutaj lazł. Ale czy jest to prawidłowe miejsce i czy na pewno tutaj powinienem iść? Tego nie wiem. Jednak, nie zważając na to wszystko, ja to ignoruję. I w następnych odcinkach prawdopodobnie będziemy po prostu wędrować przez świat, szukając szczęścia. I może jakiejś lepszej broni, czy czegoś takiego. Wiecie, o co chodzi. A póki co, no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja może, podkreślam, może sobie tutaj wyfarmię trochę więcej run. I w sumie jestem idiotą, bo nie mamy runy, a nie wykorzystałem ich. A póki co, tak dalej, no to wykorzystam to i jak obiecywałem wcześniej, zwiększę jeszcze sobie wytrzymałość do tych 13 punktów. Chcę mi tą 15, wiecie, no, tak jakoś mi się to po prostu widzi. No tak, stwierdziłem, że właśnie chcę jakieś takie cięższe rzeczy może nawet poużywać, więc no. Teraz już tak naprawdę na serio to wszystko, dziękuję bardzo, no i trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!